Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Vinci, a to jest mój nowy, kolejny poradnik origami. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić taki klucz. Prezentuje się on w taki sposób. Zapraszam na poradnik. Do zrobienia takiego klucza będziemy potrzebowali kwadratowej kartki. Moja ma wymiary 20x20 cm i jest niebiesko-biała. W przypadku dwukolorowej kartki na początku odwracamy ją białym kolorem do góry. I musimy pionowo podzielić ją na 16 takich samych pasków. Aby to zrobić, przykładamy prawą krawędź do lewej krawędzi. Następnie prawą oraz lewą krawędź przykładamy do środkowej linii. Następnie prawą krawędź przykładamy do tej pierwszej linii zgięcia, a następnie do tej linii zgięcia. I teraz to odginamy i tak jakby ciągniemy dalej tą krawędź, przykładając ją do tej linii zgięcia. Następnie z drugiej strony robimy to samo, czyli przykładamy lewą krawędź najpierw do tej linii zgięcia, następnie do tej linii zgięcia. I podzieliliśmy kartkę na 8 części, więc każdą część trzeba jeszcze raz na pół podzielić. Na początku przykładamy prawą krawędź do tej linii zgięcia, a następnie będziemy ją ciągnęli właśnie w lewą stronę i będziemy przykładali do tej linii zgięcia, do tej linii zgięcia i do tej linii zgięcia. I w drugą stronę składamy w ten sam sposób, czyli lewą krawędź najpierw przykładamy do tej linii zgięcia, następnie do tej linii zgięcia, później do tej linii zgięcia i do tej linii zgięcia. I właśnie podzieliliśmy kartkę na 16 części pionowo. Teraz przekręcamy kartkę o 90 stopni i musimy tak jakby tylko połowę kartki podzielić na taką samą siatkę. Do tego celu przykładamy prawą krawędź do lewej krawędzi. Następnie znowu prawą krawędź przykładamy do środkowej linii zgięcia.
i teraz te dwa paski musimy podzielić jeszcze na cztery części, więc przykładamy prawą krawędź do tej linii. A żeby podzielić ten pasek, wyginamy to oto zgięcie, tak aby było krawędzią, czyli w ten oto sposób. No i teraz przykładamy do tego zgięcia. Następnie przykładamy prawą krawędź do tej linii zgięcia, a następnie do tej linii zgięcia. Następnie wyginamy tą oto linię tak, aby była krawędzią i przykładamy do tej linii zgięcia. I tak samo robimy z tą oto linią, którą wyginamy tak, aby była krawędzią i przykładamy do tej linii zgięcia. Następnie przekręcamy znowu kartkę w ten oto sposób i musimy jeszcze zrobić tak jakby połówki przekątnych, czyli od środka kartki do prawego rogu zgięcie i od środka kartki do lewego górnego rogu zgięcie. Czyli można po prostu przyłożyć sobie tą krawędź do tej krawędzi, no i zakiąć tylko w tym miejscu, które wskazałem. No i w drugą stronę tak samo, czyli górna krawędź do prawej krawędzi. Odginamy i tak powinna wyglądać aktualnie nasza kartka. Następnie dwa paski od góry zaginamy sobie w ten oto sposób, a następnie zaginamy wzdłuż tej oto linii zgięcia. Teraz tutaj na dole musimy ten pasek spod spodu odgiąć po prostu równo z tą krawędzią. Odginamy. No i tutaj na dole mamy zagięty ten oto sposób pasek. Teraz musimy go pociągnąć troszkę do góry i zagiąć tutaj na oko taki cieniutki pasek o szerokości 0,5 cm, żeby mniej więcej w taki oto sposób to wyglądało. Następnie na tym tutaj pasku będziemy musieli porobić takie ukośne zgięcia. Zaczynając od lewej bądź prawej strony, ja pozwolę sobie narysować takie zgięcie. Ma być po prostu od tego punktu takie oto ukośne zgięcie. Następnie ma iść taki oto zygzak dalej. Jak widzicie, od tego punktu w kierunku krawędzi takie zgięcie,
a następnie w taki oto sposób na zmianę te zgięcia mają się prezentować. No i można albo nawet w powietrzu tak sobie zaginać, a jeżeli chcemy być bardziej precyzyjni, no to można oczywiście to zaginać na przykład w taki oto sposób. Tutaj ta linia styka się z tą linią, a ta linia z tą linią. No i żeby był ładny, prosty kąt, to dopiero w tym momencie zaginamy. I robimy tak na zmianę. Teraz wystarczy ten rożek, dokładnie tą linię przyłożyć do tej linii i zagiąć odpowiednio. Aby powstawało właśnie takie oto zygzakowate zgięcie. I kiedy te zgięcia są gotowe i prezentują się w taki sposób, możemy przejść do modelowania naszego klucza. Zaczynając od lewego górnego wierzchołku, zaginamy to w ten sposób, aby te pierwsze linie były po prostu wklęsłe, a kolejne mają być wypukłe. Czyli w taki oto sposób. Możemy sobie ustawić w ten oto sposób. I idziemy właśnie w tą stronę w dół i jednocześnie musimy wyciągnąć tą oto warstwę i zagiąć wzdłuż tych oto dwóch zgięć, tak aby po zgięciu ten element w taki sposób się wydostawał. No i idziemy dalej i tutaj na zmianę, wiadomo, jedno zgięcie do góry, jedno zgięcie w dół. I kiedy już zagniemy w ten sposób kilka warstw, można zacząć również zaginać od dołu, również od wierzchołka. No i tutaj w taki sam sposób, że pierwsze zgięcie ma być po prostu wklęsłe. W taki oto sposób, no a później wiadomo, na zmianę. Jedno wklęsłe, drugie wypukłe.
pamiętając o tym, aby wyciągnąć ten oto element. I na środku te zgięcia się spotykają i zaginają w taki oto sposób. I możemy to wzmocnić. Z tej strony wygląda to tak, a z tej strony wygląda to tak. I jak widzicie, już mamy zaczątki naszego klucza. Tu jest ten jeden element, a z tego zrobimy to oczko. Odwracamy sobie klucz w ten oto sposób. Patrzymy na ten element, aby był skierowany w lewą stronę. I patrząc tutaj od dołu, idziemy do góry. I tutaj, gdzie mamy najpierwszy kwadracik, to będziemy musieli tak jakby cały ten pałąk zgiąć w dół. W taki sposób, aby zgięcia wyglądały mniej więcej w taki oto sposób, że tutaj powinno być po prostu jedno zgięcie, które będzie wypukłe. Bierzemy tylko ten jeden pałąk i tutaj najlepiej sobie na środku to rozdzielić. Tu jest środek. I sobie wyginamy to mniej więcej w taki sposób, jak narysowałem. Z jednej strony. I tutaj w środku tak samo. I kiedy tak to wygląda z jednej i z drugiej strony mniej więcej, to tak jakby zginamy to w dół. Tak, aby ten oto element odgiął się pod mniej więcej takim oto kątem. I te zgięcia wyglądają w ten sposób w środku. Teraz odwracamy nasz klucz w ten sposób i z tym elementem musimy zrobić to samo i również odgiąć go w tamtą stronę, tworząc identyczne zgięcie, które będzie mniej więcej w ten sposób szło. Odtąd do tego tutaj punktu. I tak samo rozdzielamy sobie mniej więcej na pół i zaginamy. Z jednej strony troszkę, z drugiej strony troszkę i całość zaginamy w ten sposób. No i teraz patrzymy, aby te dwa elementy równo były odchylone od pionu. Czyli mniej więcej w ten sposób będzie ok. Więc zaginamy troszkę mocniej. Następnie idziemy od tego momentu w górę. Tutaj jest, powiedzmy, niecała kratka i dochodzimy do tej całej kratki. I tutaj już będziemy musieli zrobić takie zgięcie od tego punktu do tego punktu. Czyli taka równa przekątna kwadratu, po zgięciu tego ten oto pałąk powinien wrócić do całkowitego pionu. Więc tak samo sobie na środku otwieramy i tworzymy najpierw zgięcie jednej połowie, później zgięcie drugiej połowie. No i teraz to wciągamy.
wciskamy do środka. Tak, aby uzyskać pion. Czyli w taki oto sposób. Następnie w tej oto kratce wyżej znowu robimy kolejne zgięcie, które będzie mniej więcej w ten oto sposób szło. I znowu otwieramy sobie na środku. Robimy z jednej strony wstępne zgięcie, z drugiej strony wstępne zgięcie. Jeżeli poprzednie warstwy się rozwaliły, to się nie martwcie, zawsze można wszystko później poprawić. O, i aby pod mniej więcej takim oto kątem zostało to zagięte do góry. Następnie tutaj przy tej oto linii zgięcia robimy kolejne zgięcie, które będzie szło w taki oto sposób. Oczywiście mniej więcej. I tak samo znowu rozdzielamy sobie na środku. Robimy wstępne zgięcia. Całość wginamy do środka. Tak ma być to teraz wgięte, aby ta oto płaszczyzna była teraz równo poziomo. Czyli mniej więcej w ten oto sposób powinno to się prezentować. I teraz odwracamy kartkę na drugą stronę i z tym, można powiedzieć, pałąkiem robimy dokładnie takie same zgięcia, aby uzyskać taki sam kształt. Czyli zaczynając od tej kratki, tworzymy po prostu takie ukośne zgięcie przez cały malutki kwadracik. I ten pałąk powinien być w tym momencie w miarę pionowo. Następnie w tym kwadracie robimy kolejne zgięcie, które będzie mniej więcej w taki oto sposób wyglądało. Następnie tutaj na tym kwadracie tworzymy jeszcze kolejne zgięcie, po którym ten pałąk powinien być całkiem poziomo. I wciskamy to do środka i teraz porównując z tą warstwą niżej, przynajmniej te pionowe elementy powinny się na siebie nakładać, a jeżeli nie, no to coś tam wyrównujemy i bierzemy ten oto wierzchołek, który jest skierowany ku górze i zaginamy go równo z tą oto krawędzią w ten oto sposób. A następnie ten sam wierzchołek chowamy tutaj do środka między któreś warstwy naszego klucza.
O, aby tak to się prezentowało. I teraz z drugiej strony musimy ten oto element zagiąć do tyłu wraz z kawałkiem kwadratu, czyli w ten oto sposób, tak aby ten oto wierzchołek móc schować pod tą warstwę papieru. Czyli zaginamy mniej więcej gdzieś tyle, no i teraz chowamy po prostu pod tą warstwę papieru. No i po poprawieniu wszystkiego można ustawić klucz w ten sposób, no i tutaj, żeby to się nie rozwarstwiało, to można w taki oto sposób wygiąć nasz klucz. No i ewentualnie, jeżeli komuś to przeszkadza, że dalej się rozwarstwia, no to można delikatnie podkleić klejem. Ale ogólnie rzecz biorąc, nasz klucz w tym momencie jest gotowy. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego poradnika.